Tak, to granie już się powoli zaczyna, to jest taka trochę nagroda dla nas, bo tak jak mówiłeś, no 4 tygodnie można powiedzieć ciężkiej pracy, siłownie, trochę odbijania piłki i tyle, także dla nas na pewno fajnie, no bo każdy ten zawodnik chce grać i mówię, to granie jest dla nas taka nagroda. No, myślę, że dzisiaj to całkiem nieźle wyglądało jak na pierwszy sparing. Mi osobiście się grało dobrze, wiadomo, że jakieś rzeczy tam do poprawienia, czy może inaczej, nie do poprawienia, ale taka musi być taka trochę większa współpraca między nami, żebyśmy wiedzieli tak troszeczkę na ślepo, kto co zrobi, ale to się będzie wszystko szlifowało w tych sparingach. Jak na pierwszy kontakt, że tak powiem, taki meczowy, no to w porządku. Zawsze wiadomo, teraz jeszcze to zmęczenie nie daje nam grać na 100%, natomiast myślę, że było na tyle dobrze, że możemy być zadowoleni. Siatka w tym świecie się mówi, że trochę nas krasnoludki jeszcze trzymają i ciągną do ziemi, także no, troszeczkę to widać, ale no, to jest chyba normalne. No, w tym okresie musi być jeszcze troszeczkę więcej siłowni i mówię, no, to granie myślę, że będzie coraz lepsze i będzie dobrze. No to jest jeszcze dopiero tak naprawdę połowa przygotowań. My mamy być w optymalnej formie dopiero w październiku, więc no to jest początek tak naprawdę, początek tych sparingów, więc jeszcze długo nie będzie tej świeżości, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej i coraz więcej będziemy po prostu trenowali razem i grali jak najlepiej. Chyba kibice się stęsknili za siatkówką mocno, nawet taki sparing, który wydawałoby się, że jest tylko takim przetarciem i takim trzeba wziąć duży margines błędu na to, co się dzieje na boisku i to, jak wygląda gra. Natomiast kibice dopisali i nawet bym powiedział, że bardzo dobrze kibicowali, bo fajnie się grało i to cieszy.